Cześć, z tej strony RetroSektor się kłania. Dzisiaj w planie mamy kilka unboxingów. Jak widzicie, stół zawalony jest przesyłkami, które przybywały na mój polski adres od maja. Kilka z tych przesyłek jest od widzów. Są to przesyłki, które mi nadesłaliście z czymś, co z całą pewnością uznaliście, że może mi się przydać. Również kilka przesyłek zostało przeze mnie nabytych gdzieś tam na OLX-ie czy też na Allegro. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co tu może się zawierać. Wiem tylko, że te jedno z tych dwóch większych pudeł powinno zawierać Pegasusa, a nie mam pojęcia, co może być w drugim pudle. No i reszta przesyłek to już się zobaczy. Z całą pewnością zamawiałem jakieś gry na Pegasusa, także powinny znajdować się tu jakieś tytuły, których być może nie mam jeszcze w swojej kolekcji. Jeśli cokolwiek mi się będzie powtarzać z gier, to z całą pewnością jakieś z tych gier powędrują do retroskanera, bo retroskaner oczywiście powrócił. Teraz nazywa się RetroSite. Dobra, nie ma co przedłużać. Przejdziemy sobie do unboxingów. Pierwszą przesyłkę, którą tutaj mamy, została nadesłana przez Teresę. Zobaczmy, cóż to takiego jest. Chyba będę rozpoznawać po prostu po zawartości. Tu mamy jakąś karteczkę. Nie mam pojęcia, co to może być. A dobra. To jest gra, którą sobie zakupiłem z całą pewnością na Allegro. Dobra, już chyba kojarzę ten kartridż. Tak, ja go zamówiłem. Jest to Pocket Silver. Pięknie mieniący się kartridż. Dobra, będzie świetnie wyglądał w mojej kolekcji Pokémonów. Także Pocket Silver, taki oto kartridż trafił do mnie. Kolejną przesyłką jest coś od Mariusza. Chyba kartridż, tak, zgadza się. Jest to kartridż. I zobaczmy, cóż to za gra. Tej gry raczej nie zamawiałem. Może tak to się otworzy. Także to będzie z całą pewnością przesyłka od widza. Serdecznie dziękuję, Mariusz, za ten oto kartridż. Już chyba rozpoznaję tytuł. Jest to Nigel Mansell Championships. Czyli gra, którą zawsze chciałem mieć w swojej kolekcji, ponieważ jakoś w 94 czy 5 roku tę grę miałem na moim starym Pegasusie. I oczywiście jest to świetna gra, świetne wyścigi. Także z całą pewnością w jakimś z odcinków RetroSektora będziemy ogrywać tę grę. Dobra, co mamy dalej? Tutaj coś od Jacka. Tego też nie zamawiałem. O, już wiem, co to jest. Kompendium wiedzy Secret Service. No, świetny, świetny materiał. Naprawdę jest sporo przydatnych informacji. Mamy tu Tips and Tricks, Safe Gamer, Super Supery, Moje Boje, Manga, Anime, Mortal Corner. Z tego, co pamiętam, ponieważ kiedyś miałem tą książeczkę, tutaj są wypisani wszyscy czytelnicy, którzy nie wiem, czy nie wypełniali ankiety, czy coś. Po prostu są tu tysiące nazwisk, imion i nazwisk. Także to jest naprawdę świetny materiał, cała ta książeczka. Przyda się szczególnie do gier amigowych. Kombosy,
10 mordobić wszechczasów. No naprawdę, jest tu sporo dobrej wiedzy, którą można sobie przejrzeć i zapoznać się z tymi informacjami. Jest to naprawdę genialny prezent, zawierający tonę przydatnych informacji. Także Jacek, bardzo serdecznie Ci za to dziękuję. Teraz przejdziemy sobie do kolejnej przesyłki. Tylko nie wiem, gdzie straciłem nożyczki. A, dobra, mam już. Od Rafała. Co tutaj mamy od Rafała? Dobra, nie ma sensu tego ciąć. O, gry na Pegasusa. To chyba też jest z... Tak, to będzie coś, co zamawiałem. Tylko nie mam pojęcia, jakie mogą zawierać się tytuły na tych dwóch kartridżach. A coś tu pisze. Dobra, tu będzie Super King Rabbit 2. A tutaj nie mam pojęcia. Prawdopodobnie ten kartridż zawiera grę Insector X od Taito, jednak to wydanie na Pegasusa zostało oczywiście zhakowane przez firmę, która zwie się Nitra, i ten tytuł został wydany pod zmienionym tytułem Queen Bee 5. Prawdopodobnie jest to coś takiego i mam nadzieję, to sobie sprawdzimy. Jeżeli w jednym z tych pudeł będzie kompletny Pegasus, działający oczywiście. Dobra, co my tutaj mamy? Od Arkadiusza. Zobaczmy, cóż to takiego. Aj, te nożyczki jakoś się nie za specjalnie sprawdzają. Doc Chick. Tej gry też nie zamawiałem, także bardzo serdecznie dziękuję Ci za ten kartridż. Prawdopodobnie na tym kartridżu jest gra Wacky Race. Bardzo znany tytuł. Pokémon Blue został oczywiście zhakowany na podstawie tej gry. Także Doc Chick, jest to Pegasusowe wydanie gry Wacky Race. Dalej, kolejny kartridż. Naprawdę, te nożyczki są do bani. Mamy rachuneczek. A tak, to zakupiłem za pośrednictwem Allegro i mamy tu grę Donald Land. Bardzo unikalny kartridż w wydaniu na Pegasusa. Bardzo fajny tytuł, także jest to coś, czego nie mam w swojej kolekcji, a bardzo chciałem mieć tę grę. Także naprawdę konkretny tytuł. Co my tutaj mamy? A nie, nie będę się bawił tymi nożyczkami. O, tu jest solidna paczuszka. Kolejne tytuły na Pegasusa. Do których ciężko się dorwać. Tu też już rozpoznaję, że to są gry, które zamawiałem na Allegro. Z całą pewnością etykiety przedstawiają co innego niż sama zawartość kartridża. Tu nie będzie Żółwi Ninja, tu nie będzie Prince of Persia, tu chyba będzie gra Tiger. A nie, są tytuły od spodu. Dobra, więc tak, tutaj mamy Toxic Crusaders, Twin Bee, tutaj jest Cobra Command, Tiger Heli. Tu tytuł powinien się zgadzać. Polowanie na czerwony październik i Dead Fox. No, troszkę tych kartridży jest i są to gry, których nie mam w swojej kolekcji. Po prostu ta etykieta wygląda paskudnie. To jest chyba Han Solo. Ten kolo z pistolecikiem. Naprawdę wygląda to okropnie. Będzie trzeba zmienić tą etykietę na coś konkretnego. I tutaj mamy przesyłkę od Marcina. Jak się nie mylę,
Marcin postanowił mi przesłać kartridż 150 w jednym, który oczywiście niebawem sobie odpalimy i zobaczymy, jakie ciekawe gry będą znajdować się na tym kartridżu. Tak, to jest 150 w jednym, całkiem ładnie wyglądający kartridż zmieniającą się etykietą. No, opracowywałem już 400 w jednym i 190 w jednym, także również sobie opracujemy ten kartridż. Zapoznamy się oczywiście z zawartością tego kartridża i stestujemy go na kilku różnych systemach 8-bitowych Famiclonów. Także dowiemy się, z jakimi konsolami ten kartridż bez problemu współpracuje, a z którymi nie. I również, jeśli się nie mylę, a może się mylę, ten kartridż powinien zawierać baterię do zapisu stanu gry Kirby Dream Land, chociaż nie mam co do tego 100% pewności. Także to okaże się w praniu, kiedy zajmiemy się tym kartridżem. Dobra, to by były wszystkie mniejsze przesyłki. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Ci, Marcin, za ten kartridż. Jest to coś, czego nie mam w swojej kolekcji, a z całą pewnością się przyda. Także teraz przejdziemy sobie do rozpakowania tych dwóch większych przesyłek, z którymi może być nieco mały problem, ponieważ widzę, że są bardzo solidnie zapakowane i nie mam pojęcia, od czego tutaj się zabrać. Może z tej strony. No, jakimś cudem udało się to otworzyć. Także teraz sobie przejdziemy i zobaczymy, co my tutaj mamy. Tutaj widzę jakiś kartridż na Pegasusa. Aha, dobra, to jest coś, co sobie zamówiłem za pośrednictwem chyba OLX-a. Tutaj jest gra Robin Hood 2. Prawdopodobnie to będzie Salomonski, część pierwsza. Tu jest kolejny kartridż, nie mam pojęcia z jaką grą. I Mortal Kombat. Czemu nie? Każdy Mortal Kombat delikatnie różni się od siebie, z tych, które zostały wydane na Pegasusa. Różnią się oczywiście ilościami zawodników, czy też częścią. Chyba było ze 5 albo 6 tych Mortali. I fajnie wyłapać je wszystkie. Mamy tu Cincze, pad, Pegasusowy padzik z wejściem na słuchawki, jak się nie mylę. Czy to jest jakaś atrapa? Może być atrapa. No, ale ten pad jest naprawdę solidny. Zobaczmy, jak prezentuje się sama konsola. Czy jest w dobrym stanie? No, widzę, że jest raczej w lipnym stanie. Brakuje jednej klapki. No, a tak chyba nie wygląda to najgorzej. No, zobaczymy. Powinna niby działać. Szkoda, że tej klapki nie ma. Kurczę. No cóż. Tak to bywa. Tu mamy jeszcze instrukcję z Pegasusa. Może się przydać. I chyba to wszystko. A nie, chyba jest jeszcze zasilacz. Dobra, mamy tu jakiś zasilacz. Troszeczkę widzę, że jest zakombinowany. No, ale na pewno będzie działać. Dobra, to tu mamy Pegasusa i przejdziemy sobie jeszcze
do rozpakowania ostatniej przesyłki, której ja nie zamawiałem. Naprawdę jest solidnie zabezpieczona. No. Dobra, udało mi się to rozpakować. Ta przesyłka została nadesłana przez Marcina i również nie przypominam sobie, bym zamawiał coś takiego, ale widzę, że to naprawdę bardzo ładnie zapakowane. Mamy tu zasilacz. No, będzie to typowo Pegasusowy zasilacz. Jest tutaj jakaś gra. Aladdin, Nintendo version. Całkiem fajnie. Jeden pad z wytachanym kabelkiem. Myślę, że to jest do odratowania. Powinno dać się to naprawić. I czyżby Terminator? Chyba tak. Zgadza się. Jest to Terminator BS500 AS. Bardzo fajny model. Przynajmniej ta klapka działa. Reset, power on off, eject. No, konsolka wygląda na całkiem zadbaną. Tu jest pęknięcie, ale nic poważnego. Miejmy nadzieję, że sobie odpali. Dobra, nie ma co. Będzie trzeba to wszystko sobie teraz testować. Zobaczymy, jakie gry do mnie przybyły i czy te dwie konsole będą w ogóle działać. Mam nadzieję, że tak.